Witajcie ludzie, z tej strony oczywiście Warzenrups, a to jest 9 odcinek z naszej serii Let's Play Gothic 2. Noc Kruka, chciałem powiedzieć Straż Miejska, Karaiby. Minęło od poprzedniego odcinka, jak nagrywałem, nie wiem, dosłownie jakieś 3 minuty. I lecimy wykonywać kolejną misję dla naszego Augustusa. Skupiam się na walkę przeciwko straży. Nareszcie teraz mogę porządnie dać im żyć. Pójdę już przed wejściem do obozu. Daj znać, kiedy coś się zacznie. Tak zrobię. No i bierzemy tego pana. No zostało nas tylko 4 takich głównych tutaj. Zaczyna się. Co się zaczyna? Koniec zaniechowania, idziesz ze mną na walkę przeciwko straży. Aha, a bez względu potrzebujesz jeszcze jakiejś nowej broni. Z tym dziadostwem mogę co najwyżej zabić chrząszcza. Mówisz iść z tym do Augustusa? No dobra. Ja czekam przed wejściem do obozu. Dobra, lecimy do Augustusa. Zobaczymy, co dla nas będzie miał. Halo, Augustus? Peter potrzebuje jeszcze jakiś... Dobra. Nie ma za bardzo co mu dać. Daj mu ten miecz, powinien wystarczyć. Kiepski miecz. Dobra, dał jakiś kurczę... Jakiś kiepski miecz. Ciekawe, jak on wygląda. Kiepski miecz. Nóż Marlana. Nóż Marlana tutaj mamy. Okej, dobra, on tam idzie. Peter. Pita Paga i Ciupaga, kurczę. Dobra, chodź tu, masz tu swój miecz. Wreszcie mam porządną broń. Jeśli teraz gotów do walki, tak powiedz, kiedy coś się zacznie. Tak, właściwie kto jeszcze z nami idzie? Matios. No dobrze, w takim razie straż jest bez szans. Za mną, zaczyna się. Dobra, lecimy. I bierzemy oczywiście Matiosa. Za mną, zaczyna się. Peter już jest gotowy? Tak. Dobrze, w takim razie ja też jestem. Ach, tak, mam jeszcze skutek do ciebie w walce. Zawsze paruj uderzenia przeciwnika, dopóki nie zwolni w następnych atakach. Wtedy może go przybyć. Dobrze. Spróbujemy. Lecimy, tak? Lecimy, panowie. Come on, let's do this, Marines. To będzie piękna walka i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że oni gdzieś nas tutaj nie z przyczajki nie zaatakują. Dobra, panowie. Za naszych przyjaciół, kurczę, którzy... I idą za nami, jest i nasza gwardia, kurczę, królewska. Zapiszę już sobie tu, żeby później nie łazić 15 tysięcy razy. Dobra. Coraz bliżej, panowie. Jesteśmy coraz bliżej. Tommy, Lord Conrad. Oni są tu. Są nasi. Dobra, panowie, spotykamy się, co? Spotykamy się. A niebo, od wieków na to czekaliśmy. Myśleliśmy, że już więcej nie przyjdziesz. Teraz już jesteśmy małym, będziecie którzy muszą zginąć. Nawet jeśli ty i twoi ludzie zgodzicie, to Jack się z wami zajmie. Nic nie zrozumiecie, tutaj działają najwyższe moce. Nic mnie to nie obchodzi, najwyższy czas z tym się zająć. Odłóż broń! Odłóż broń! O kurczę. Dobra, lecimy. Ale dostał w ogóle oklep. Dobra, poszedł spać. Jeszcze ten. Poszli wszyscy. Poszli wszyscy. Koniec walki. Tak, ja musiałem skończyć te dranie. Dobra walka, to muszę powiedzieć. A najważniejsze jest to, że wszyscy mają się dobrze. Wim za to, proszę, masz tu gin. No troszeczkę mi się oberwało od jednego typa. Powiem, mam mocniej ci strażnicy, ale jednak za słabi dla nas. No spadam stąd, powinien dojść się do Augustusa. Tak szybko jak to możliwe powiedzieć mu o naszym zwycięstwie. Tak zrobię. A, że ja powinienem. Dobra, ten w ogóle jeszcze trzyma tutaj mieczek. Kiepskie miecze mieli? Naprawdę tak cisnęli? Myślałem, że kurczę... Że aż tak kurczę źle to nie jest. Ten w ogóle trzyma. Dostał fez oklep Peter? Tak, a Matias? Ten w ogóle nawet nie wzruszony, kurczę, idzie sobie do przodu. Wywalone. Betty! Wymagana zręczność 110, o kurczę. Pierwsza strona z pamiętnika Konrada, zobaczymy sobie ją. Peter. Ty całe życie jesteś naćpany. Weź już tą broń, kurczę, schowaj. No i koniec, nie? Koniec, Peter, halo, chodź, może już się udać. Idziemy do Augustusa. Powiedzieć mu o wszystkim. No i co? Betty w ogóle mamy jakąś broń. Nie mam niestety zręczności i nawet się nie będę uczył. Czyli mam już poziom, jeszcze nie mam poziomu. Ja tu jeszcze jakieś potwory widzę, kurczę, bo my sobie... No dobra, zresztą dostaniemy od Augustusa na pewno. No i mam nadzieję, że w końcu wymordujemy
wymordujemy końcówkę piratów i Jack zostanie tylko sam. Kurczę, i będę mógł go w końcu pokonać. No nic, młody bagienny szczur. Co tu w ogóle robi młody bagienny szczur? No co, idziemy sobie go rozwalić. Zawsze to jakiś ekspik dodatkowy, nie? Co wy na to? Idziemy sobie go rozwalić. On już raczej nie będzie dla nas raczej... Gdzie on jest? Tu jest. On nawet mi problemu nie sprawił. Czy Joss tu dalej leży? Nie, już nie leży. Idziemy do Augustusa. Powiedzieć mu, tutaj idzie Matthias. No chyba najlepszy, kurczę, wojownik tutaj z nas wszystkich, co rozwalił. No i co, nasza przygoda, kurczę, z tamtymi strażnikami dobiegła końca. Tutaj jest Augustus. Czy on będzie zadowolony z nas? Strasznie należy już do przeszłości. 800 doświadczenia? A więc pokonaliście wszystkich? Zgadza się, żaden z nich nie przeżył. Jak wyglądają nasze straty? Nie mamy żadnych. Co? To wspaniale! To jest strasznie wielka klapa, nic poza tym. No dobrze, masz na razie swój żółt. A teraz idź. Czy coś masz nowego? Rubinowe ostrze, ile ta Betty kosztuje? 220 parę. Co? Wyższa moc Jacka. Lord Conrad powiedział, że nigdy nie pokonamy Jacka, dopóki działają tutaj jakieś wyższe moce. Muszę dowiedzieć się po walce, co miał na myśli. Powinien teraz przeszukać obu strażników Conrada. Czekajcie, bo jeszcze tu był jakiś pamiętnik. No zaraz pójdziemy do tego obozu, przeszukać go dokładnie. Pierwsza strona z pamiętnika. Czwarty dzień po przybyciu. Jak ten pirat może tak długo żyć? Cały świat jest przeciwko niemu, ale nikt dotąd nie mógł go usunąć. Wiem, że muszę teraz być ostrożny. Ale chcę też zakończyć te sprawy najszybciej jak to możliwe. Na Innosa, ta okolica jest po prostu dla mnie zbyt niespokojna. Jemu nic nie możemy niestety powiedzieć. Matthias nic dla nas nie ma za bardzo. Wyższa moc rzeka, starożytna siła. Dobra, czyszczenie wyspy już się zajęło. No kurczę, straży jest historią, super. No to co, idziemy jeszcze tam do tego. Nie mam zielonego pojęcia, co ja teraz mam robić. No idę sobie jeszcze sprawdzić to obozowisko. W ogóle, gdzie jest Peter? Halo, Peter. Nie mówcie, że on gdzieś dostał od Jacka jeszcze. Halo, gdzie jest Peter? Czy on tam został? Bo on tak się, kurczę, skradał. No mam nadzieję, że go gdzieś Jack, kurczę, nie napadł tutaj, nie? Gdzie jest? Nie ma Petera tutaj w ogóle. Halo, co jest? A gdzie jest Peter? Czy on... A, on już chyba na górze, dobra, on już chyba na górę poszedł, chyba że tu gdzieś siedzi. Halo, Peter, jesteś? Where are you? Here. Ja tu nic nie widzę już więcej w tym obozie, kurczę, tych pajaców. Jest tutaj coś jeszcze. Druga strona z pamiętnika Konrada. Przeczytamy. Piąty dzień po przybyciu. Nareszcie dostałem odpowiedź od Aque Petrusa. Ostrzegał mnie przed zaklęciem ciążącym na załogę Jacka. Ten fagas jednak nie wiedział jeszcze, jak może złamać to zaklęcie. Wspomniał jednak, że możemy go zabić, tylko gdy zlikwidujemy jego całą ekipę. Potrzebujemy jeszcze do tego potężnego przedmiotu, aby stłumić siłę zaklęcia Jacka. Lecz to, co jest, nie wiemy jeszcze, nie wiemy. Okej. Złoty pierścień w ogóle, coś tutaj. Czy ten pierścień jest do sprzedania, czy po... Tutaj coś mamy. Pas najemnika! Obrona przed bronią, przed strzałami ze zbroją najemnika. No, bierzemy sobie. Nie wiem skąd to się wzięło tutaj, ale biorę sobie, nie? Czy ja coś tutaj jeszcze mam, bo możliwe, że tutaj coś jeszcze jest fajnego. Tam może w tym... Tutaj coś może jeszcze jest. No wiecie, przeszukajmy sobie takie największe skrytki. Bo te przebiegłe lisy mogły gdzieś ładnie poukrywać wszystko, nie? Tutaj w środku chyba nic nie będzie, chociaż zobaczymy, może jakaś strona pamiętnika. Kufer tutaj jest, ja go już wziąłem. A ja już zabrałem, Wiecie, Enrug jest taki, że on, kurczę, on zawsze jak najszybciej zabiera, kurczę. Nie ma tu już niestety strony pamiętnika. Wyższa moc Jacka. Okej, pójdziemy sobie z tym chyba do... Pójdziemy chyba z tym sobie do Augustusa. Co tu mamy? Coś tu było, halo. Akwamaryn, dobra, myślałem... Myślałem, że to... będzie jakaś notatka, ale niestety to nie jest żadna notatka. Na tych statkach raczej też nic nie ma, chociaż nie wiem, może tu w tych skrzyniach coś tego? Nie. Raczej tu nic nie będzie. No i co teraz?
Coś na siłę, dobra, wytrzam od Jacka. Co powiem, muszę lepiej przeszukać obóz. Kurczę, lepiej przeszukać obóz. Ciężko będzie coś znaleźć. Jeszcze. Może na namiocie coś będzie? Na drzewie raczej nie będę szukał, nie? Chociaż czekajcie. Na namiocie coś może być? No czy ja wiem? Nie ma nic na namiocie. Niestety tylko lagi złapałem na namiocie, tylko to. A tu jest kolejny, dobra, trzecia strona z pamiętnika Konrada, nie zauważyłem jej nawet. Trzecia strona z pamiętnika Konrada, doświadczenie 75. Dziewiąty dzień po przybyciu, jestem prawie pewien, że ten przedmiot, którego potrzebujemy do stłumienia zaklęcia Jacka, jest w rękach członka załogi. Normalni piraci już załatwiają dla nas tych sługusów i najemników. Chyba nie dadzą rady bez Jacka, bo nie wiedzą tego, co my wiemy. Potem wejdziemy do akcji. Zajmiemy się przedmiotem i tym przeklętym Jackiem. Definitywnie zniknie tego, z tego świata. No i co, ja mam szukać kolejnych tych poszlak, czy co? Jeszcze oprócz Dirka, muszę znaleźć jeszcze więcej stron spamy. Właśnie, jeszcze jest Dirk w ogóle w tamtym obozowisku. No, czyli gdzieś tu powinna być kolejna strona, nie? Może gdzieś tutaj przy posążku Inosa powinna być kolejna strona? No nie wiem, wiecie? O nie, aligator. Próbuję sobie go pokonać. Nie wiem, niestety... A, dobra, on nawet, kurczę, na mnie wrażenie nie zrobił. Aligator lądowy. Nawet na mnie wrażenie nie zrobił. Dobra, tego nie możemy otworzyć. I kurczę, gdzie ja mam szukać jakieś poszlaki? No co jest? No odwieź się, halo! Nie no... Ale mnie już... dobra. Lecimy szukać kolejnej tutaj listy. Nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, gdzie może być. Nie mam zielonego pojęcia. Może coś na statku będzie. Nie mam... jest tu może coś? Nie, no kurczę, nie chowaj się, tak fajnie było. Może sobie stąd skoczyć? Halo. Franki. Nie, tutaj nie ma żadnych listów. Chociaż czekajcie. Wejdziemy sobie zobaczyć. Nie ma nic ciekawego niestety. Chociaż czekajcie, tutaj coś będzie? Nie widzę niestety. To gdzie są kolejne listy? No na pewno nie na wodzie, kurczę. No to by było raczej... To by było raczej... ciężkie. To gdzie będą kolejne, kurczę, bo to się jakoś tak ciągnęło... I ciągnęło i powinno iść gdzieś tamtą stronę, no ale... Nie no, znowu się zawiesił, ja pierdzielę. To bugi jak w Gotiku, nie? Czy tutaj nie będzie jakiejś, kurczę, twojej strony z pamiętnika? Żadnej, nie ma tutaj nic. Może kurczę gdzieś na wejściu? Nie ma też. I tutaj jest problem, kurczę. Bo ja tej strony kompletnie nie widzę. I kurczę, nie wiem. Chyba pójdę po prostu... Chociaż czekajcie. Tutaj raczej nic nie znajdę, więc... spróbuję sobie tak zrobić. Po szlakom namiotową. Chociaż tam nic nie było. Wątpię, że teraz coś się może nagle zjawić. Chociaż, no spróbujmy, no. Chociaż czekajcie, pod ławką nie ma, tutaj nie ma, na tym namiocie gdzieś też nie ma. Tu wyjść nie możemy, tutaj też nic. Nie ma tutaj raczej w wodzie też żadnej poszlaki, nie znajdę. Chociaż tutaj może coś, ten tego? Halo? Nie ma nic. Tutaj ta jest skrzynia. Nie no, o, czwarta strona z pamiętnika Konrada pod łóżkiem była. Kolejny poziom, super! 12 dzień po przybyciu dowiedziałem się, że niejaki Olf był prawą ręką Jacka. W każdym razie aż do chwili, gdy ich statek nie gruchnął o duże skały. Na pewno nosił przy sobie ten przedmiot. Tylko gdzie na Inosa jest ten Olf? Często już szpiegowaliśmy o obozowisko piratów, ale żadnego Olfa jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Jutro zajrzę do zniszczonego statku tych Szumowin. Czy są tam chociaż jakieś trupy? Chodzi o te statki tam? I co? To jest tak. Potrzebuję następnej strony pamiętnika, żeby wiedzieć, gdzie jest ten Olf. Kurczę, powiem wam, to jest, kurczę, to. Walka z najemnikami, kurczę, nazwać ten odcinek. Czy, kurczę, może... Nie ma tu już, kurczę, kolejnej stronki? No, powinna raczej być w takich miejscach do cholerki. No co?
Naprawdę ciekawa ta misja jest, kurczę, żeby szukać po prostu tych stron pamiętnika. Nie wiem, gdzie on je mógł rozrzucić. Jest kolejna strona pamiętnika. Piąta strona z pamiętnika Konrada. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnia. 13 dzień po przybyciu. Na Inosa dzisiaj byliśmy przy wraku pirackiego okrętu, jednak ta wizyta była dość krótkotrwała. Gdy przybyliśmy, było czuć śmierć na statku. Nie mogliśmy znaleźć tego Lafa. Musieliśmy uciekać przed stworzeniami Beliara. Jednak jestem pewien, że tam był. Na razie jest to ostatnia strona z mojego pamiętnika, bo moja lewa ręka już mnie po prostu za bardzo boli. Ci przeklęci mi mali dopadli, mnie pogryźli. Ostatnia strona z pamiętnika. A potem zwiedzić te... Idę... Idę zwiedzić ten wrak, a później... Znaczy, sorry, pierw to ja sobie oczywiście siłę tutaj ogarnę. Żeby już założyć najlepszą broń, jaką... jaką za siłę jest dostępna. Alles klar, oczywiście. No i pójdziemy zwiedzić po raz drugi ten wrak, kurczę, który ja już zwiedzałem. No, halo. Dobra, wracamy. Ale to już mordeczki w następnym odcinku. W następnym odcinku sobie to zrobimy. Tak więc dziękuję ogólnie, mówię, rów, trzymajcie do następnych. Hejo, papa, cześć. Troszeczkę krótszy odcineczek, ale jak wiecie, musi być. Hejo, papa, cześć.